Cześć, dzień 20, przygotowujemy omlet. Nie jestem omletowym ekspertem, więc może mi się nie udać go obrócić, ale i tak będzie na pewno dobry. Zrobimy go z boczkiem, który mi został i też go chcę zużyć przed wyjazdem. Jeżeli vlog cię ostatnio nudzi, znaczy vlog, to nic się nie przejmuj. Jutro wyjeżdżam, będzie dużo ciekawszych rzeczy w odcinkach niż tylko gotowanie. Będę jeść, mam nadzieję, fajne rzeczy. A poza tym w pracy dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Dzisiaj wreszcie przyjadą do nas opakowania. Czekam na to 3 miesiące. Nie mogę się doczekać. Bałem się, że właśnie nawet nie zdążę ich zobaczyć przed wyjazdem. Ale już jadą, powinny być dzisiaj. Jestem bardzo ciekawy, jak to wyszło. Oraz czy wam się podobają, bo to jest najważniejsze tak naprawdę. Dobra, może tyle wystarczy, boczku. Już ładnie pachnie. Tutaj mam dwa jajka z solą. Thank you.
Tak finalnie wygląda mój omlet. Nie wyszedł najgorzej. Newralgicznym punktem jest obracanie go na patelni. Na żeliwnej nie jest to takie łatwe, bo patelnia też jest ciężka. Dwa jajka, parę plasterków w boczku, pół cebuli, pomidorki, dwie kromki chleba żytniego od pana Bogdana, kawka, woda, śniadanie gotowe w 10 minut.